Siemaneczko, dzisiaj gościmy u mnie Konrada. Bardzo mi miło przyjechać do Konrada, bo to jest szczególne wydarzenie. Plan jest zrobić ciągi, znaczy twój plan był taki. Tak jest. Ja chętnie z tobą zrobię. Problem jest taki, że no teraz naprawdę szczerze można powiedzieć, że tylko kretyna z Ralfarmu i w żyłach płynie, więc... No dokładnie, akurat obydwaj też, nie? Boję się, że wynik może być bardzo słaby i tragiczny, zresztą tych ciągów nie trenuję w tym okresie, bo nie ma po co, nie ma zawodów, nie ma... Robię sobie tam jakiś sprzęt, nie na podwórku, ale też zmniejszyłem obciążenia i tak. No, nie, generalnie jesteśmy na prywatnej siłowni, żeby nikt tam się nie czepiał. No, w komentarzu. Także tak. No i dzisiaj spróbujemy zrobić sobie ciągi. Ja tak samo, jak i Konrad, jestem tylko i wyłącznie na kreatynie. Z Real Farmu tak, oczywiście. Tak, to dzisiaj będziemy mieli test, ile jesteś w stanie na size grow. Tak jest, tak jest. Bez dodatków. Spróbujemy też jakoś zdiagnozować może u Konrada. Co jest przyczyną, że tam jakieś ma słabe ogniwa, tak? Coś tam może wyłapię, uda mi się wyłapać, podpowiem, co mogę. No i tyle. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie jeszcze podźwigać w tym ciągu, nie? To zróbmy tak, zrobię ciąg tak jak ty całkowicie. Ja się nie będę odzywał w ogóle, jak ja dobra, robię. Dobra. Nie będę się, ty będziesz decydował, ile robimy powtórzeń, ile serii, i zobacz, jak to u ciebie wygląda, a powiem ci, jak ja robię, nie? Dobra. To co, zaczynamy. Jedziemy. Co robisz przed ciągami? Czy od razu ciągi? Ja ci nie powiem, co robię przed ciągami, robimy tak, jak ty robisz. Dobra. To zrobimy, kurczę, sobie bioderko, otwieranie, o, dobra, jedna mata, poczekaj, to ci wysunę jedną, drugą i zrobimy sobie otwieranie biodra. Robisz to od razu? Tak jest, cyk, jesteś w podparciu i cofasz biodro do tyłu, normalnie cofnąć się do tyłu, po 3-4 uciśnięcia, tak porobimy sobie z 30-40 sekund. Pozycja mało ciekawa, ale działa. Czuję te biodra, ale wiesz? Działa, tak. Możesz lekko sobie na jedną stronę ciężar ciała przenieść, na drugą. Z cofniętym biodrem do tyłu. Boję się, że może być dzisiaj kompromitacja na treningu z wynikami siłowymi. Dobra. Teraz sobie wysuniemy. Cyk. I uciskamy sobie do przodu i lekko rozpychamy ręką na zewnątrz. I każdy trening ciągów tak zaczynasz? Mhm. Zawsze jakąś tam mobilizację, bo zawsze jestem trochę pospinany, nie? Mhm. Zawsze jestem troszkę pospinany. No jednak nie ukrywajmy, wiesz, jak ważyłem te 90 kg i trenowałem 95, to było lepiej, nie? Na tym treningu byłem bardziej ten, a jak teraz jest 120, no to jednak to cielsko się szybko przypina. Jak się w tej wadze czujesz? Masakra. Źle się czujesz? No. Ja się czym jestem cięższy, to się lepiej. Nie, naprawdę. Generalnie wolę zdecydowanie, jak ważę... Najlepiej tak koło stówki, nie? Mhm. To jestem taki swój. 90 to już trochę za mało na mnie, bo wyglądam jak szczypior, bo jednak tych mięśni trochę się nabudowało, ale ja wiem, 100... Jak ważę 120, to kurde, ciężko mam skarpetki założyć nawet, nie? Dobra. Teraz zrobimy sobie jeszcze na pewno na dwójeczki, żebyśmy troszkę je rozciągnęli. Dobra. Bo też ciągnie z wysokiego biodra, jak widziałem, nie? No właśnie z kimś rozmawiałem, żeby to zmienić. Żeby troszkę zmienić. Znaczy, no. Żeby zmienić to ustawienie. Znaczy, na razie będę robił tak, jak robiłem, no bo nie zmienię, ale no mamy tą pozycję poprawić ogólnie. Nie? Żeby... Dobra, no też ja ci najwyżej pokażę sobie jakąś tam wariancję, będziesz widział sobie. Cyk. I na prostych nogach schodzić sobie powoli w dół, przytrzymaj chwilę i do góry. Zrobimy sobie z 8 powtórzeń, żeby tą całą tylnią taśmę sobie fajnie rozciągnąć. Najważniejsze w ciągu, żeby być w miarę luźnym, nie? Bo jak jest się pospinanym, to kurde... No właśnie, ja mam z tym problem. No do fizji jakiegoś chodzisz? Chodzę, no. A ja właśnie, kurwa, powiem ci szczerze, że w życiu byłem u fizjoterapeuty tylko 3 razy, jak naderwałem piersiowy. Nie chodzi o to? W ogóle. Naderwałem piersiowy i tam miałem tą kontuzję... Dobra. Miałem kontuzję tego krzyżowo-biodrowego, nie? To tam byłem, trochę się podlecisz, ale... Tak, to nie chodzę, sam się rozbija. I co jeszcze takie pytanie? To jest normalna wysokość, jak tak, powinna tak, być, tak? Tak. Tak jak się szykuje też do zawodów, tak samo na tych krążkach. Nie, to jest ta sama wysokość. Dobra. O tyle, że sztangi są, jakie są.
I u mnie lubią się wyślizgiwać, nie? Aha. Ja mam ten chwyt taki średni, tak jak mówiłem kiedyś. No bo one już są, wiesz, już nie, mają, nie trzymają tak jak powinny. Ja powiem ci teraz, znaczy, powiem wam, zacząłem teraz na ósemkach robić ciągi, nie? Ciekawy jest, nawet na paskach ósemka, ciekawy jestem, czy coś będzie lepiej. Powinno być lepiej, nie? Bo jak masz paski, wyciągasz, masz jeszcze dłuższe ramię jakby w rękach, przez to ta dźwignia jest krótsza, nie? Bo szybciej ją zamykasz. Czyli jak normalnie masz tu, tu na paskach masz, załóżmy gdzieś tu, tak? Bo masz palce, możesz być na palcach sztangę, nie? To szybciej po prostu zablokujesz sztangę. No dobra, zrobimy pierwszą rozgrzewkową i zobaczymy jeszcze. Może jakiś tyłek tylko zaaktywujemy i będziemy jechać. Ja robię chyba przechwytem, może później od ciebie paski, te ósemki bym pożyczył. Dobra, dobra. No kurde, jest. Jeszcze wiesz, tu jeszcze nie wychwycę, bo to jest za mały ciężar procentowo dla ciebie, żeby coś tam zaczęło. Po 25, tak? Tak jest, teraz mamy 7 dyszek. Co, 20 dołożymy, nie? 20 chyba. Ściągami to mam zawsze jakieś jaja, bo jak się skupiam na siadach, to ciągi idą po dupie, nie? No sam mi Krzysiek to samo powtarzał, że jak mu szły przysiady, to mu ciąg spadał. No, no. Generalnie u nas tak jest, bo my robimy klasyk, nie? Jakbyśmy robili sumo, moglibyśmy tego nie robić, nie wiem, 6-8 tygodni. W przysiadzie sprogresujemy w Powiedz ciągu. Mi, w ogóle ciąg sumo robisz, czy nie? Kiedyś próbowałem, jak byłem właśnie trochę lżejszy, bo miałem bardziej otwarte te biodra, nie były tak pospinane te pośrodkowy średni, czy tam główny rotator biodra jakby, nie? I wtedy jakoś sobie robiłem, ale ten wynik był i tak dużo słabszy, nie? Bo raz, że mam słabą dźwignię, ja mam dźwignię w sumie słabą do każdego ciągu. Mam krótkie ręce, niby kość, niby mam krótkie uda, ale kość udową mam stosunkowo i tak długą, nie? Piszczelową mam bardzo krótką. A u mnie jak to wygląda? Wiesz co? Pokaż ręce, wyprostuj rękę. Ty masz 1,80 m, no ty masz bardzo długie. Ja mam ogólnie długie ręce proporcjonalnie do ciała, ciebie, że garnitur nieraz kupuję, no teraz kiedyś, jak kupowałem jeszcze w gimnazjum, nie? No, no, no. No to ja nigdy nie mogłem na wzrost dobry, bo zawsze mi ręka wystawała. Nie, no to ty masz do klasyka jak najbardziej. No i tu masz, no tą kość udowa jest długa, ale to będzie się tak lepiej, będziesz miał zdecydowanie w tym. No ja tak sumu bym nie mógł robić, bo u nas nie można. A, u was nie można, w ogóle. Tylko myślałem, żeby go akcesoryjnie robić, czy bez sensu to jest. Chyba bez sensu, wiesz, bo no głównie tam pracują czwórki. A gdzie na klasyk ci to nie przełoży się jakoś mocno, nie? No, myślę, że tak. No dobra, zrobimy drugą rozgrzewkową. I będziemy... Nie wiem, czy jeszcze może jakąś aktywację zrobimy. Jedyny z czym problem może być u ciebie to z... bo ty mówisz, że też masz z końcówką problem. Ja mam z tą cholerą końcówką. Ja też mam z tym problem i... No, no ale teraz, no właśnie Wojtek mi powiedział, że po prostu źle się układa, dlatego tą końcówkę mam słabą. Nie to, że mam słabą tą górną fazę, tylko że po prostu źle to robię. Źle z dołu idziesz. Że to biodro za wcześnie wypuszcza. Za wcześnie, to jest jedna kwestia. Druga kwestia może być, że troszkę za mało używasz najszerszego, nie? Aha. Bo ty mocno od razu, jak łapiesz sztangę, to masz wypuszczone, nie? Generalnie to nie jest błąd, jeśli chodzi o technikę, żeby mieć tak zrobione. Tylko chodzi o to, żeby ten najszerszy był aktywny, nie? Ja mogę mieć zgarbiony, ale on jest aktywny. Wciągasz tutaj wszystko, raz, że najszerszy, dwa, że prostownik. O, widzisz, to fajna rada. I to jest właśnie piękne, że sobie mogę tak pojeździć po chłopakach i zawsze od któregoś coś się dowiem. To jest to, że biodro mocno. Najlepiej jakby to było nagrać, nie? No bo tak okiem, jest szybki ruch jeszcze póki co. Mamy taki no ciężar. Jeszcze, tak, ciężar. Muszę zdjąć te spodnie, niestety muszę wystąpić w leginsach, bo ci powiem, że podwija mi się to po prostu. No, te leginsy,
Tylko po to, żeby po nogach gdzieś tam ślizgało. Lepiej było, no. Zdecydowanie, nie po to, żeby tak chodzić, bo teraz było komentarze. Dobra. Mamy 110. 150. 150 lecimy. Następny trening, jak już wrócę do żywych, możemy klatę zrobić. Ciekaw jestem. Tak. Ja też teraz... Musisz, chciałbym, żebyś mnie też ustawił, bo ja na płaski wyciskam tak. Barki wysunięte mocno, nie? Ja tak nie mam chwyt. Generalnie powinno wyglądać, jak masz tak, cofasz i w dół. Mhm. I to jest pozycja wyjściowa. I przy wyciskaniu, jak pierwszy raz zacząłem, tam nie pamiętam, chyba 5 lat temu, pierwszy raz zacząłem tak wyciskać, wiesz, faktycznie, nazwijmy to trójbojowo, to taki zakwas miałem na plecach, że sobie nie wyobrażasz, jakbym zrobił, no nie wiem, 10 serii na treningu na plecy, no nie? Dobra, ja już zakładam pas. Tylko z tego względu, że miałem tą kontuzję z krzyżowo-biodrowym i zabezpieczam się już wcześniej. Coś mam pytanie, czemu tak starasz się szybko to zrobić? No właśnie to przez to też, co mówił... kto tam mówił o tej szybkości? Wojtek. Wojtek, że im szybciej rozpoczniesz ruch i też będziesz miał te serie rozrywkowe, dynamiczne, tym to zaprocentuje później w seriach głównych, no nie? Ta szybkość i dynamika. No to już jest czysta fizyka, nie? Szybciej oderwiesz, łatwiej będzie na górze. No tak. To jest proste, wiesz. Będzie cały ruch wolny, to na górze będziesz miał ciężko. Tak jak też mówiłem, raz, że ten najszerszy, dwa, że ci to biodro ucieka, nie? No ucieka właśnie, to. Tu by należało na przykład wprowadzić sobie jakieś ciągi, jako akcesorium może być, pauzowane. Zacząłem też to robić. No, czyli wiesz, po oderwaniu, cyk, tak. Pauza, raz, dwa. Tu pauza. I naciągasz, no. W tym momencie, żeby pilnować tego biodra sobie. Albo same ciągi do... To jest jeszcze lepsza wersja, bo możesz sobie wtedy włączyć do planu... Nie męczy cię tak to, no nie? Do planu możesz sobie włączyć zwykłe ciągi i ciągi do samych kolan. Czyli robisz po prostu ruch i opuszczasz. Samą tą fazę do samych kolan. Ty wtedy takie masz akcesoria, że wiesz, faktycznie nie męczy cię jakoś to mocno. A jak już zrobisz jednak te pauzowane, to drugi raz w tygodniu zrobić ciągi, to już nie jest da ciężko. No nie da rady. Jeszcze dodatkowo, jak u was tam dochodzi... Nie no, jeszcze walizki, to wszystko, albo chodzi, to też masz wszystko. No, to ciężko, ciężko. Dźwigane. Dobra, następne 20. Będzie 190. Powiedz, jak u was wygląda teraz cały sezon, no bo u nas legło w gruzach wszystko, u nas wiadomo, impreza masowa musi być. A u was, z tego co wiem, to chyba jakiś zawód mogłoby się odbyć, nie? Na scenie, czy coś nie da się zrobić? Nie ma nic, nie ma nic. Aktualnie wszystko jest przełożone. Też miałem startować gdzie? W Siedlcach, chyba w marcu to miało być, czy tam pod koniec marca. Odwołali, przenieśli, teraz niby jest na 28 sierpnia, ale też nie wiem, jak to będzie, bo generalnie podobno ma być tak, że ma być do 50 czy tam do iluś tam osób, jeśli chodzi o takie imprezy. A no tam jednak troszkę tych osób jest, samych sędziów jest, musi być około 5-6, tak? Raz, że się muszą zmieniać. Tych kategorii wagowych dużo, nie? Kategorii wagowych dużo, kobiety, mężczyźni, tak? Także nie wiem, jak oni to rozwiążą na ten moment, ale też nie wiem, czy się przygotowywać nawet na coś, tak? Bo w sumie te zawody nie są tak, nie tak daleko do tych zawodów i mógłbym już powoli coś tam zacząć trenować, ale no nie wiem, czy one się w ogóle odbędą. A tam już byłem prawie, że gotów na te zawody marcowe, tak? No i w ostatnim momencie odwołane. I reszta też odwołana, nie? Także, ja stwierdziłem, że nie ma sensu w tym roku już. W tym roku, nie? Też chyba tak. Myślę, żeby odpuścić troszkę. To będzie taki rok, że sobie odpocznę, że wiesz, ten organizm odsapie tej chemii, tego wszystkiego, nie? Zdecydowanie. Też tak właśnie myślę, żeby po prostu odpocząć jeszcze trochę, może troszkę zrzucić tego balastu zbędnego, lepiej się poczuć. I wiesz, no i na następny rok zaatakować, jak to wszystko minie. Będzie głównie to.
przez to też właśnie, że masz z tym biodrem taki problem, że ono ci strzela, no to jesteś już, wiesz, w pozycji bardzo niewygodnej, bo tak, barki są z przodu, za bardzo prostujesz już te nogi, bo jesteś, załóżmy, w takiej, jest tak i jesteś tak. No i sami plecami dalej dojeżdżą. No i teraz już lecisz same plecy prostownik, no to musi, wiesz, musi to paść w końcu, nie? Jak to ogarniesz, czyli musisz wzmocnić tą fazę po prostu, niby nawet na dole można to nazwać, tak w połowie, na dobrą sprawę. Czyli co byś radził robić? W końcu robić teraz jak pulę, czy nie? Ja bym się skupił na razie na tych pauzach, niż na samych rakpulach, no bo... Specjalnie podchwytliwe pytanie byłem, bo kogoś mądrego się dopytałem, tylko się tak zadałem pytanie. Też mi nie kazał robić tych rakpuli. No, ja bym zaczął robić te pauzy rakpule, jak już później opanuje sobie to biodro, nie? To już wtedy sobie dopracować to po prostu jako tam, tak jak na przykład ja teraz. W ogóle czyli nie robię te ciągi, tak jak mówisz, do kolan tylko? Tak, albo do kolan i raz jedne ciągi normalne, drugie jako akcesoria, samo do kolan, tak? Okay. Mniej cię będzie męczyć na pewno. Czy coś bym tu jeszcze mógł ci powiedzieć? Chyba tyle. Wzmocnisz to, będziesz ciągnął 400. Bez problemu. No, dlatego też jest... teraz miałeś 360, tak? 370? 370 mi się udało zrobić, no ale dzisiaj to ja nie wiem, czy to mówię, to 300 pójdzie. Spróbujemy, dobra. 230 nałożymy. 230. I zawsze robisz trening na tak niskich powtórzeniach? Różnie. Teraz na przykład w tym okresie w ogóle nie robię zwykłych ciągów. Tylko mam naprzemiennie w tygodniu. Robię na przykład, w tamtym tygodniu robiłem z deficytu i robię sobie 6-4-2. Większa ilość powtórzeń, troszkę większa objętość, ale też te dwójki zachować, żeby ten organizm był przyzwyczajony do wyższych obciążeń. A jeszcze wcześniej robiłem raki, nie? Czyli naprzemiennie. Jeden tydzień rak, na drugi deficyt. I dużo masz różnicę w raku, a w normalnym ciągu? Ostatnio robiłem 330 na 2. I robię to, staram się robić z podkolan, nie? Niektórzy robią z wysokiego raka, czyli stąd. Ja robię sobie z podkolan, bo to jest, mam najgorszą pozycję, nie? No jest różnica, bardzo ciężko mi się ciągnie. To jest to, że właśnie ja już mam słabe prostowniki w tym. U mnie to nie jest kwestia tego, że biodro strzela, tylko już faktycznie po prostu słaby prostownik, bo nawet jak jestem w tej pozycji, co już jest dla mnie bardzo dobra, to strzela mi to biodro, nie? Bo puszczę prostownik po prostu. I ciągnę tak. Czyli trochę to co u mnie też, nie? Troszkę tak. Dobra, 2-3. I to teraz ile razy robimy? Też dwójeczkę zrobimy. Dawaj. Lekko. No jest jeszcze. U mnie to jest tak, że jest lekko, lekko i nagle jak dołożę jedną z dwudziestek za dużo. Dobra, tutaj dwójeczkę. Wiesz, obserwowanie z tymi paskami, denerwuje mnie trochę, wiesz, że się jak nie przyzwyczaiłem do nich. No jest trochę, no. No i dobra, teraz question, pytanko, czy jedziemy sobie spróbować jakąś tam lekką jedynkę na dzień dzisiejszy, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy? Czy robimy sobie jakieś normalne serie? Ciekawa propozycja z tą jedynką. Chciałem zobaczyć ile. Nie no, pisałem, że te 300 to podniosło. Możemy sprawdzić tą jedynkę. No i dobra, no to sprawdzamy jedyneczkę. Teraz kolejną dwudziestkę założymy. Będzie 200... 70. Długie przerwy? Robisz na przykład, jak robisz ciągi, to... Ja robię tak jak ty. No wiem, ale mówię tak ogólnie. No, spore. Między jedną a tam drugą serią. Nieraz 4 minuty nawet, 5. No, ja też robię. Generalnie, jeśli mam jakieś... Nie liczę tego, powiem ci, nawet ja za bardzo. Nie. Tak się powiedziałem na oko, szczerze. Ja też tego nie. Jak jestem gotowy, to robię. Ja tak samo właśnie. Czy to przy siadach, czy przy ciągach takich cięższych, to... Dopiero się czuję, to robię. Obstawiamy, ile ci pójdzie dzisiaj? Ja obstawiam, że więcej jak 300... 10 nie podniosę. Kurde, tak. Więcej nie podniosę na pewno. No to ja? Ja myślę, że to jest 330, 300, no na pewno. O, nie wiem. To... Na bank, no, co ty? Ty, 330 powiem ci, że naprawdę jest
Krew mogę do analizy oddać i możemy robić zakładać tam. Zobaczymy. Dobra. 3-3. Nie, 3-3 to za dużo. 300. Bo też 300 gdzieś się będę chciał podnieść. To będzie dobrze. Teraz jeszcze będziemy mieli, wiesz, po tym 270, nie wiem, czy będziemy lecieć od razu 310, czy 300 najpierw. Zobaczymy, jak pójdzie, nie? Dobra. Pożyczysz ósemeczki? Zobaczymy, jak to... Ja powiem ci, że dziwnie się w tych paskach robi, wiesz? Też właśnie niezwyczajne jestem, kurde. Zawsze robię te wiązane, teraz... Haftora się naoglądałem i mówię, że zmieniam. No zobaczymy, czy to coś warte. Lekko. Dobra. 330 spokojnie weźmiesz. Nie, mi się wydaje, że... Znaczy czuję dzisiaj w miarę, powiem wam szczerze, że czuję się całkiem dobrze, jeśli chodzi o ciąg. Jakoś w pozycji. Bo nie robiłem już w sumie 4 tygodnie ciągów takich klasycznych, nie? No i dawaj, mocno. A propos tych naszych martwych ciągów, ostatnio został pobity rekord świata, to ci nie muszę mówić. No dokładnie. Jak oceniasz? Generalnie, obserwując Bjorksona, szczerze myślałem, że nie zrobi tych 501, bo on ma taką dziwną barierę, że jest lekko, dołoży 20 kg i już jest koniec z nim, nie? Ale jak było widać, zrobił to całkiem lekko, z zapasem. Nie tak dużym, jak większość osób myśli, bo tak jak właśnie też Wojtek mówił, on to zrobił pędem. To jest pęd. Druga kwestia, że on jest bardzo wysoki, ma taką dźwignię, że to wygląda na bardzo szybkie. A myślę, że dokładając 10 kg na sztangę, mógłby już tego nie wciągnąć, no nie? Mhm. Nie wiem, jak ty się zapatrujesz na ten... Też mi się to wydaje, wiesz, dużo osób ocenia, że był ciężej niż u Hola, no ale Hol też ma inaczej trochę dźwiga, nie? Tak jest, Hol jest... Generalnie Hol ma... To jest taka jakby wyższa wersja mnie. On jest taką zbitym bardzo człowiekiem. Mimo, że jest wysoki, to jednak i tak te kości nie ma takich długich, nie? Nie ma takich długich ramion. Czyli no, do ciągów on nie jest super uwarunkowany, Eddie Hall. On to typowo wciągnął swoją siłą. A jeśli chodzi o Bjorksona, no, to on ma lepsze predyspozycje do ciągów. Wydawałoby się odwrotnie, nie? Że był Bjorkson wyższy, nie? To jedno. No tak, a często okazuje się, że no, osoby wyższe mają zdecydowanie lepszą dźwignię do ciągów. Patrząc na przykład na Larry'ego Wilsa, jest tam też taki znany turbista Jamal, jakoś tak się bodajże nazywa, nie chcę przekłamać, ale ciągnie w sumie 460 kg. Chłopak waży 100 kilo, czy tam 105, coś takiego. Wysokie. Także osoby wysokie mają na pozór bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o martwy ciąg. Gorzej już z siadami, ale ciągi mają super. 300 nakładamy? Czy 310 na raz? Możemy spróbować od razu 310. No to 20 musimy dołożyć. I wiesz co? Dla ciebie ja bym widział też jako aktywację przed w ogóle ciągami. Żebyś na przykład założył sobie czy 70, czy tam 110 kg maksymalnie. Mhm. Owijasz sobie bandę wokół, tak jakbyśmy sobie na przykład coś, żeby ci trzymało bandę. Mhm. I przekładasz ją przez sztangę, żeby jak ją puścisz, to żeby ta sztanga ci leciała do przodu, tak? Czyli ona stawia opór na to, że ty musisz użyć tych pleców, tego najszerszego, żeby ona ci nie uciekła. W pewien sposób. No. Bo jeśli ona ci ucieka, no to ty kontrolujesz tylko to plecami, nie? W tej dolnej fazie. Porobić sobie 2-3 serie, takie wiesz, tam po 6-7 powtórzeń lekkich. Też mówię wcześniej z tą gumą, żeby tu był podspód, nie? Jakoś. Tak. Druga kwestia jest to, że można sobie bandy po prostu owinąć o to, łapiemy wtedy za sztangę. Stajesz na gumie. Ciągniemy, tak, stajemy sobie na gumie, ciągnąc im idziemy wyżej, tym jest po prostu ciężej, tak? Mhm. Czyli tak samo pracujemy sobie fajnie nad tym, co my mamy słabe. Lockoutem, czyli końcówką. Dobra. No 310, to już jest wyzwanie. Kurde, nie podniosę, to się wytnie, no co? Już się zaczyna poważne dźwiganie. To już są tak. To już są ciężary. Dobra. Uff.
Dawaj, góra. Leciut. Jestem zaskoczony. Kurde, lekko strasznie. Dobra, nie puścimy tego cika. Jestem zaskoczony, szczerze. Kurde, lekko strasznie, no. Podopychane są. Kurwa, trafia. Teraz jest presja. Ja tym razem ja zaczynam. Dawaj mocno. Dynamicznie z dołu. Dawaj. Ło. Bardzo lekko. Nie, bardzo lekko. Jak czułeś? Chyba lekko tak w miarę. No. 330? Ojej, no dobra. Tak? No i dobra. Nałożymy. Teraz mieliśmy 300. Namówił. 10. Tak, do tego. O, patrz, znalazłem drugi. O, zacisk. Zacisk. Dyszki. Dołożymy. Czy jak zrobię na ofie, to będę zadowolony. No, ja to byłbym kurwa w niebo wzięty. Dawaj mocno. Oż kurwa. Czy zapasu na szkło? No to jestem zszokowany. Jestem zszokowany, wam powiem. I bardzo zadowolony, no. Fajnie, nawet nie czułem jakiejś tam... Czyli... Treningi, jeśli chodzi o... rak pulę i... jakiś tam deficyt, pomogły, bo... oderwanie jest lepsze i końcówka jest lepsza. Nawet na ofie. Dawaj mocno. Dawaj, na siebie. Jest, lekko. Lekko. No i co, jak widzicie, mimo że jesteśmy aktualnie Team Natural, to 330 jakoś tam wciągnęliśmy. I co, atakujemy wyżej? Żeby nie umrzeć przy tym. Atakujemy wyżej. 350. Generalnie no ja 350 nigdy nie wciągnąłem. Także to byłby atak na mój personalny rekord. To byś zrobił rekord na tym, na ofie. To bym na był, ofie to byłoby to, dziwne. To byłbym zaskoczony, czyli naprawdę. Czyli oszukałeś nas na początku, tak? Albo kreatyna z Ilfarmu tak dobrze działa. Bo no, byłbym w szoku, naprawdę. To co, no próbujemy. No. Spróbujemy, nie? 350. Myślę, że ja dotrwam do połowy ruchu i odpuszczę. Zrobisz, no to ci lekko strasznie weszło. No musiałbym to zobaczyć, nie? Bo... czułem, że już ważę, no. Ważę. Albo to, albo przez te paski. Dobra, dokładamy. Chodź. Nakładamy, dobra. Nie gadamy, tylko jedziemy. Życiówka twoja. O kurwa. No 340 pociągnę tyle. Tyle, że bez pasków. Dawaj mocno. Dawaj, góra! Góra! Nie ma szans. Już przyspawana jest do ziemi. To już jest za dużo jeszcze. Jeszcze za dużo. Ciebie pójdzie, gładko. Tak. Uch. Dobra, bo zaraz mam pisać, że znowu gadam, że nic nie biorę przy się w komentarzach, ale no muszę to powiedzieć. No bo się nie powstrzymam. No nie biorę nic teraz. No i dawaj mocno. Mocno z dołu pchaj i nie odpuszczaj. Dawaj. Pchaj. Na siebie. Luks. No i jak widzieliście, Konradowi się udało pociągnąć te 3,5 stówki. Ja poległem, no bo to był, jakby nie patrzeć, mój rekord. Byłby moim rekordem. No i tak jestem zadowolony, bo 330 dosyć lekko. Myślę, że 340 mógłbym jeszcze jakoś tam wyżyłować, czyli podtrzymać swój wynik z sezonu, na dobrą sprawę. Nie wiem, jak ty czujesz? Kurwa, nie wiem, jest to no, dół mi idzie w miarę lekko, tylko ta góra pierdzielona. No i to jest też góra, właśnie tak jak ja zauważyłem. Konrad jest w pozycji na samej górze, takiej, z wyprostowanymi
już nogami ma zablokowane, tu już jest koniec lockoutu, to jest tylko ciągnięcie prostownikiem. Przez co masz bardzo ciężko, nie? Prostownik nie jest, jest silnym mięśniem, bo tak podtrzymuje nam cały jakby kręgosłup, ale no nie aż tak, nie? I masz dużo ciężej z tego powodu, bo jeżeli byłbyś w pozycji, nie wiem, takiej, jeszcze nie miałbyś zamkniętych, tak? Dodatkowo jeszcze aktywacja pośladka. Czyli to muszę wyrywać, żeby się noga do końca nie wyprostowała? Przy... Tak, tak. Lockout masz na górze, czyli ciągniesz płynnie, tu jesteś wyprostowany cały, w tym momencie, a ty byłeś już tu. Czyli jeszcze sztanga nie była zablokowana tu, tylko tu miałeś, wiesz, w takiej pozycji jesteś. A jak bym zaczął wózkować? No, u nas to jest dozwolone, więc nawet nie ma tak, jak wiesz. No, tu możecie korzystać i to dosyć dużo z tego, bo generalnie dużo łatwiej będziesz miał. Nawet jakbyś robił na mniejszych ciężarach wózek sobie stosować, to ułatwi ci sprawę, bo... Czyli powiedz, jak to zrobić? Jesteś z pozycji kolan, no. U was wózkowanie można robić tak, tak? No. To robisz na mniejszych ciężarach, po prostu uczysz się tego wózkowania. Chodź, zrobimy jedną serię na 110. Wózkowania, dobra, dobra. No to jedziemy, jak powiedział, tak robimy. Postaram się ci to jakoś pokazać. Sam szczerze, ja ci powiem tak. Wiem, jak to z praktyki wygląda, ale sam tego nie praktykuję, bo ja tego nie mogę się uczyć, bo to byłby zły wzorzec dla mnie, ale mniej więcej. Lecisz sobie do tej pozycji i od tej pozycji naciągasz na siebie. Jesteś tu? To jest już wózek, nie? To nie jest, bo jak lecisz tak, to jest okej. Okay. Jak jesteś tu, byś do tyłu chciał się wyrzucić. Nie, nawet no, dużo rosół widziałem już, jak nawet tak robią, kurwa, wiesz. Że się przewracają do tyłu po prostu. Czyli od tej pozycji, jakbyś był bardziej przychylony, czyli nie prostuje tak jak w ciągu u ciebie, od tej pozycji, jak już czujesz, że jest ciężko, przechyl się i odchyl do tyłu. O, coś dokładnie. Takie... Dokładnie. Ja sobie, to już nie wiem, czy jest sens to trenować, nie? Taki wózek, kurde. To już mógłbyś to nawet, jak będziesz w etapie, gdzie będziesz robił rak pulę. I z samych rak puli ciągnąć już w ten sposób. Nie? Żeby szlifować sobie ten wózek jakoś. No bo u was to się po prostu przyda. Bo można, myślę, że spokojnie 5%, jak nie 10%, podnieść większy ciężar. Generalnie ja robię w tym momencie trening ciągów. Połączony z pull, czyli z plecami, plecy, biceps. Możemy zrobić ćwiczonko, możemy sobie zrobić. Co robisz na plecy, powiedzmy? Jako drugie ćwiczenie, zaraz po ciągach mam chyba ściąganie drążka z wyciągu górnego. Nie, nie robiłem tego od gimnazjum. Ja to robię, wiesz co, tylko ciąg i wiosła tak naprawdę. I mam to w serii łączonej z... A nie, przepraszam, z Czechowiczem robiłem. A, to mi się przypomniało. Tak, tak, robiłeś, no. Też widziałem, oglądałem. Ale mam to w serii łączonej z face pulsami z rotacją. No chodź, to ci pokażę. Jedziemy. Pierwsza 75 kg. Będziemy sobie tę serię dokładać. 3 seryjki. I mamy to w serii łączonej z face pulsami z rotacją. Nie? To już takie bardziej rehabilitacyjne, żeby stożek rotatora pracował odpowiednio. Generalnie w tym ćwiczeniu, jeśli wykonujecie takie ćwiczenie, nie dokładajcie dużo ciężaru. Bo mamy dwie wersje, też wam pokażę. Bo są face pulsy normalne, czyli stricte ktoś trenuje sylwetkowo i po prostu tył barku. W ten sposób. I są z rotacją, czyli bardziej takie już prozdrowotne. Ściągamy sobie łopatkę fajnie, rotujemy i powoli opuszczamy. Łopatki do protrakcji, znowu cofamy. I powoli lecimy. Tu 12. Może zniesie trochę, ale lubisz raz. Tak. Tak? Wiesz co? Poczekaj. Świetnie. Jesteś sprawić. W tej pozycji, no. Łopatki wyciągnięte masz. No, i teraz no. Starasz się tą łopatkę, o, w ten sposób.
I jakbyś do 90 stopni. Tylko wolniej. Cyk. I co powtórzenie? Poczekaj chwilkę. Co powtórzenie? Wyciągasz łopatki do przodu. Hop. I cofasz. Cyk. O. Trzymaj sobie sekundę w tej pozycji, jak jesteś tu, o. Są strasznie to nierozciągnięte, kurde. Mm-hmm. Ja leczyłem to ćwiczenie. Nie, tu widać, wiesz, no to są takie... braki, jeśli chodzi o... Mobilności łopatki głównie też, nie? No bo tak jak nawet sam zauważyłeś, nie? Twój ruch, ściągnięcie łopatki jest taki, no. Nie? A u mnie jest w ten sposób, ten jest, teraz jest ściągnięta. Czekaj. Czyli zobacz, jaka różnica ruchu. Ściągnij łopatkę. To jest ściągnięta, tak? A ja... No faktycznie. Jest ogromna różnica. Teraz mamy w protrakcji, czyli wyciągasz łopatki i teraz maksymalnie cofamy. W takiej pozycji też wyciskamy. Mhm. Nie? Powiedz mi, co czujesz jako taka osoba, bo nie trenuję zazwyczaj. Dziwne się czuję strasznie, wiesz? Na tym ćwiczeniu? Ni do barki, ni do plecy. Dziwny mięsień czuję, nie? I o to chodzi. Bo chodzi o to, żeby pracować też nad mięśniami głębokimi, nie? Mhm. Czyli no właśnie tak jak te są stożki rotatora, czyli nie coś widoczne jakimiś wznosami czy wyciskaniem, tylko coś, co odpowiada za stabilizację tutaj, tak? Mhm. Żebyśmy mieli lepszą stabilizację w palecu. Co u was? Zajebiście się to przełoży. Bo wy wyciskacie hantel nad głowę, czy belkę, nie? No. Czy belkę. To wszystko, stożek rotator odpowiada za tą stabilizację tego, nie? Czyli to, że nie będzie ci latał ten łokieć w ten sposób, tylko jeśli to wzmocnisz, to ta stabilizacja będzie lepsza. Czyli będziesz pewnie pchał tą, wiesz, czy hantel, czy belkę, nie? Także takie ćwiczenia, czy też właśnie jak pokażę ci następne Y-raise zaraz będziemy robić, to zajebiście by się zaprocentowałoby, jeśli chodzi o jakieś tam wyciskanie, nie? Zajebiście, to nawet będę stosować, dziwnie się potem czuję, czujesz tak, bo normalnie... jakbym miał pełne plecy, rozumiesz? Jakbym ktoś wody do plecy, jakbym miał plec, to byłby zbiornik, tak ktoś wody nalał, nie? Takie dziwne uczucie. No to nie jest pompowanie tak, jak jest nieraz po treningu, tak, tak, ani no. Nie ból mięśniowy taki, który nieraz jest, tylko takie wypełnienie takie, no, wiesz? Wewnętrzne. Może to jakieś medytacje albo to? Nie wiem. Tutaj generalnie też, jak będziesz robił, to ważne jest tempo, żebyś właśnie przytrzymał sobie plecami mocno na górze, no nie? Mhm. Możemy sobie tak jak teraz, to jest specjalnie, żebyś zaczynał z pozycji zero, czyli hantle możesz normalnie odłożyć sobie. Aha. Najważniejsze jest tak, ruch, tak jak przy sztandze, złamania jakby sztangi, czyli już włączone są do pracy najszerszy. I tą sekundę, dwie przytrzymać na górze, nie? Faktycznie dziwnie się wiosłuje, no. Dziwnie, no. Nie? To jest generalnie taka pozycja, tak samo jak robisz pendlay row, tyle, że pendlay robisz tak jakbyśmy byli na sztandze i po prostu w takiej pozycji jest, cyk, aha, cyk, no, jest ten ruch, nie? To wykonuję często. Często wykonujesz? No. No i bardzo dobrze, bo to też się... Wiesz, to jest u nas przydatne, jakiś wolę złapać, pobiegnieś, wiesz. Tak, to mocno też generalnie... Ale inne jest czucie na sztandze, inne jest na handlach, dużo inne. Inne to zdecydowanie. Inne. Druga kwestia, że... No tu już nie masz czego szukać. Nie masz czego. No nie da się. Tutaj ciągniesz już tylko na dobrą sprawę plecami, tak?
Już nie mówię, jeśli ktoś jest tam jakby niezaawansowany i przyszedł tam pierwszy, drugi raz na trening, no to często ciągną tutaj po prostu rękami, nie? Mhm. Nie ciągną plecami. Ale taka forma to jest ćwiczenie nazywane silly row. My robimy taką prostszą wersję, bo na dobrą sprawę powinno to być wykonywane w powietrzu na płasko, nie? Czyli uniesiona sztanga, znaczy ławeczka i jesteś w powietrzu na płasko. Ja robię tak, bo jest mi wygodniej, szybciej, nie? Generalnie podobna strasznie geneza. I będziemy lecieć z ostatnim ćwiczeniem. Zrobimy dwie serie tylko, no bo jesteśmy jednak po ciężkich ciągach. To szczerze mi się bardzo nie chce. A jest to ćwiczenie ciężkie. Nie wiem, Konrad mówił, że tego nie wykonywał. A powinien zacząć. Jeśli chodzi o jego treningi właśnie na sprzęcie, to mu zaprocentuję później. Dobra. Jedziemy. I ta sama akcja, co na wyciągu. Czyli ściągasz łopatkę, wbijasz ją do dołu, czyli do retrakcji i depresja. I z takiej pozycji... Ojej. I cofasz. I tu jesteś już wypuszczony. I znowu. Cyk. Do tyłu. Przytrzymujesz chwilę i powoli wracamy. Zawsze boję na ławkę kłaść, bo jestem trochę gruby, że się złamię. Dobra, czyli jak to jest? Teraz tak, z takiej pozycji jak jesteś, no, cofasz sobie łopatkę do tyłu, staraj się wbić, cofnąć ją do tyłu. O, no dobra, niech będzie takie jak teraz. I tylko, że wyżej. Ty, ja nie zrobię wyżej. Nie zrobisz wyżej? Nie ma szans, pa. Dobra. Kaleczy to trochę, nie? Dobra. No, najważniejsze, żebyś przytrzymał przynajmniej sekundę na górze. Nie? Już w takiej pozycji jak jesteś. To też generalnie jest... Kurwa, ty, ja nie zrobię, bez sensu, nie mogę tego wykonać. Ciężko mi jest, kurwa, tak to spiąć. Czekaj. Czy wiesz, nie to, czuję pewnie... To jest niewygodne ćwiczenie generalnie. Czuję, patrz. Pokaż. Taki ma maksymalny ruch, nie? I robiąc to ćwiczenie też będziesz się mobilizował. Aha. Czyli wykonując to ćwiczenie też pracujesz nad mobilnością łopatki. Czyli wszystkie jakieś ćwiczenia, co robisz z przyciąganiem, nie wiem, na gumie, cokolwiek, to poprawia ci mobilność łopatki, nie? Że cały czas ją pracujesz. Łopatka zajechana jest. O, łopatka, w ogóle nie możesz wbić łopatki do depresji. Nie? Czyli fajnie ściągasz tutaj, okej, okay, ściągnij łopatkę, ale żeby ją wbić dalej, tu jest wszystko nawalone miękkiem. Pamiętaj o pauzie na górze i powoli wracaj. Wytną to z materiału i zrobię jakiegoś kurde mema ze mną. Jak Superman. No nie da się zrobić tego. Aż czuję ból taki w tył barku, wiesz? W tył barku, ból. To musiałem od czegoś chyba prostszego tej mobilizacji zacząć, bo dramat jest, kurde. Możemy zrobić, ja zrobię sobie serię tego, a tobie damy kubańską rotację. Czyli też może być hantlami, też mogą być czwórki. I z takiej pozycji jak teraz, cofnięta łopatka, hop, o, no to już i wracasz sobie, nie? Jednym? Hop. Możesz oburącz robić, możesz oburącz. Co, zrobisz tu sobie, ty nie. Dobra. Dla mnie będzie łagodniejsza wersja ćwiczenia, bo pospinany jestem totalnie. No to jest właśnie fajny okres, żeby to zniwelować, nie? Ten właśnie teraz. No, no to jest dobry okres. To tak samo też jak powtarzam moim tam podopiecznym i ludziom, co tam trenuję, że no nie ma co płakać, tylko w takim okresie pracować nad tym, co... nad czym nie było czasu pracować wcześniej, nie? Czyli teraz jakieś tam pierdoły typu unilateralne ćwiczenia, jedno nóż, jakieś ćwiczenia właśnie wzmacniające. I nie płakać nad tym, że nie ma gdzie trenować, tylko sama guma. Też na dobrą sprawę, też rzucałem do siebie na kanał trening na samej gumie. I da się przetrenować. Wczoraj robiłem pierwszy trening, bo wpadłem na pomysł, żeby robić treningi personalne online, bo jakoś żyć trzeba. No i chłopak był w szoku. Jak miał tylko hantelek 15-kilogramowy i jedną gumę, jak można się przetrenować? Tylko wystarczy mieć odpowiednie pojęcie, nie? Na ten temat, bo nawet głupimi właśnie czwórkami, nie? Możemy się mocno zajechać. Tylko trzeba wiedzieć jak.
Możesz nawet troszkę bardziej do dołu sobie robić. Czyli, o, tu jest też kurwa ciężko, widzę. No i dawaj, z takiej pozycji. I troszkę w dół. No, masz ograniczony ten zakres. A to mi przeszkadza. No, to będzie ci przeszkadzało. Wszystkim właśnie belkach i tak dalej, nie? No właśnie, o tym mówię. To będzie ci przeszkadzało. Zaczynam to jeszcze wykonać. I jeszcze to mogę łączyć, tylko z plecami? To? No. Mhm. Z plecami i generalnie jak robisz jakieś barki, czyli zrobisz belkę nawet. A jutro jest sens, żebym to robił, czy nie? Tak, po to... belce. No właśnie, ale chodzi mi o to, jaka intensywność może być tego. Tak, to może być to ćwiczenie, jeśli chodzi o stożki rotatorowe, one są używane na co dzień. Aha, czyli tu jest, codziennie nawet robić. No codziennie może być przesady, ale tak, żeby no, co drugi dzień możesz zrobić, bez problemu. Nie, bo to wszystko chodzi o to, że nawet, jakby wiesz, tu masz tą całą rotację, czyli jak robisz, o, nie wiem, wyciskanie, żeby zrobić, żeby to było dla ciebie przyjemne, taka pozycja, nie? Bo zapewne jak wyciskasz hantel, to masz tak. No. Tak będziesz mocno niekomfortowy. Tak muszę mieć. Tak musisz mieć? Tak muszę mieć, bo tak ten hantel nie jest zwykły, on jest duży. No ja wiem, wiem. Jego nie położysz tak. Nie położysz tak? Nie wyciśniesz go tak, coś ty. Właśnie, kurwa, to też by... Musisz mieć go tak. Aha, w ten sposób. Nie da się tak wycisnąć, nie ma szans. Nikt tak nawet nie robi, żeby tak go wycisnąć. W ten sposób nie robi. Ale belka? To już belka, musi być tak. Tak nawinąć, nie? Ja belkę, znaczy jak akcentuję, to akcentuję tak. Aha. Ja największy ból przy wycięciu belki to mam jak już wycisnąć, żeby tą łeb tam wsadzić. No tak, czyli to jest ta cała, wiesz, cała mobilność tej taśmy, nie? Czyli całe plecy i tak dalej. Trening zakończyliśmy. Trójbojowy. Tak jest. No trójbojowy, nie trójbojowy. No, na dobrą sprawę to jest taki power building, nie? Mhm. Czyli też jakoś tam ja dbam u siebie o sylwetkę, ale też żeby te wyniki poprawiać, nie? Czyli tak, strongman już był. Trójbój. Trójbój był. Podnieśmy na taki ciekawy pomysł. Jeżeli byście chcieli w ogóle, no tak, to było takie, wiesz... Spontanicznie na to wpadliśmy, żeby zrobić taki trening MMA z... Kamilem Szymuszowskim. Zawodnikiem też KSW. KSW, tak jest. Zrobić taki challenge, kto wytrzyma taki trening, czy strongman, czy trójbojista. Tak jest, no. I dawajcie znać, czy was by to interesowało. Wszystko rozgrywałoby się zapewne na tej salce. To jak najszybciej w sumie, no bo... Tak jest, no. Mamy czas. Na nagranie, także dawajcie znać, jeżeli byście chcieli. No. To nagrywamy. A no co dokładnie. Do treningu, to co? Ja jestem zadowolony, powiem ci szczerze, bo nie spodziewałem się, myślałem, że 30 i zdechnę tam w tej sztandze. No. Ale czuję, że te siły, naprawdę czuję. Że... Ja też czuję, że no to nie jest to. To nie jest na pewno to samo, bo jednak nie ukrywajmy, że będąc takim bardziej sztywnym, zbitym podczas tego okresu, gdy jesteśmy tam w sezonie, no to człowiek podchodzi pewnie pod sztangę, nie? A tak to jesteś... Ja właśnie, to psychologia bardziej, no, wiesz? Psychologia. Podchodziłem pod tą sztangę, miałem jakieś, kurde, w głowie jakiś pierdolach myślałem, no. Żeby to podnieść, nie, czy to ma związek z tym, czy nie? Czy... Ma, generalnie to jest też, ja to u siebie tak samo zaobserwowałem, że... Nie jesteś taki nakręcony, nie? Tak, nie ma tego skupienia, takiego fokusa na tej sztandze, tylko jest... Rozkojarzony jesteś zupełnie, no nie? Tej agresji, druga, nie brakuje. Druga kwestia, że nie ma tego celu, to nie ma też. Tej... Wiesz, no wiesz, takiej... wiesz, że jesteś słabszy, no. Wiesz, że nie zaskoczysz sam siebie, znaczy sobie trochę się zaskoczyliśmy, ale to nie jest 350 kilo, to ja to podnosiłem wcześniej, to nie jest dla mnie jakieś takie, że wrócę do domu 350 podniosłem, ale to już brałem wcześniej, więc no właśnie. Fajnie, że to jest w takim momencie idzie, nie? No właśnie, dokładnie. No to co, dziękuję ci bardzo za trening, dzięki za te rady, one mi się przydadzą z tymi rotatorami, na pewno będę to wykonywał. Proszę bardzo, do usług. Ja dziękuję też, że przyjechałeś i co, dawajcie znać, czy chcecie właśnie... Jeszcze w zupełnie innej dyscyplinie. Taki kalek i trening zobacz. Tak, kalek trening. Do zobaczenia. No, trzymajcie się, hej.